Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej z Pikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką. I zaczynamy od powtórki, od utworu Halleluja, którą to piosenkę, jak powiedziałaś, spopularyzował Szrek, ale nie napisał i też prawdopodobnie nie zaśpiewał, chociaż tak to wyglądało. Tak, dokładnie. Eee, piosenka e, Halleluja e, autorstwa Jeffa Buckleya. A Państwo pewnie znacie ją z wykonania Leonarda Cohena. I zespół Pentatonix, który ją zaśpiewał dla nas w poprzednim tygodniu. Tam było, były dwa trudne, strasznie trudne słówka. Kasia sobie złamała łamała Over język. i out drew. Pięknie! Wow, no to jestem w szoku, naprawdę, bo ja to też. trudno. Trudno zapamiętać. Um, I był, była taka linika w tekście, że jej piękno w świetle księżyca powaliło Cię kompletnie na kolana. Her beauty in the moonlight, Overthruja. Yeah. Świetnie, pięknie. Overthrow, które jest y, przeszłym y, czasem od. E, throw. throw overthrow. overthrow. To będzie wersja w czasie teraźniejszym. Super. No to przechodzimy do takich troszeczkę luźniejszych y, klimatów. Zespół y, taki rokowo-fankowy, y, takie odkrycie ostatnich, ostatnich kilku lat. Y, nazwa zespołu. Ciekawa, nie wiem, czemu w tą stronę poszli muzycy. Eee, wybrali sobie wyraz, który wszyscy znają, i usunęli z niego jedną literę. Aha, taka, taka jest historia. Od słowa dance, <laughs> może? to jest tak, nazwa? Tak, ja byłem strasznie ciekaw, co oznacza skrót DNCA. I zacząłem grzebać w sieci, i okazuje się, że gitarzysta z zespołu powiedział, żebyśmy po prostu z dance wyjęli literkę. I tyle. <laughs> Także ciekawe podejście do stworzenia nowego. Nowego słówka, bo taka jest prawda, że jak taki neologizm nowy stworzymy i nazwiemy coś tym neologizmem, ja tak zrobiłem z nazwą mojej szkoły, że wymyśliłem słówko, które wiedziałem, że jak ktokolwiek wpisze w sieci, to tylko to się pokaże. Ja oni zrobili to samo, że jak piszesz DNCA. DNCE w, w wyszukiwarce, to tylko to Ci wyskoczy. Także to, to jest siła analogizmu, że jak wpadniemy na analogizm i wykorzystamy go jako nazwę, e, to na pewno będzie bardzo łatwo trafić na to w sieci później. E, dobrze, to teraz tak, trzy rzeczy, które tam się pojawią. Pierwsza rzecz e, to pogrzeb, ale w takiej wersji opisywania czyjegoś nastroju, który jest taki ponury. Tak, że ktoś się czuje, jakby był na pogrzebie na przykład. Mm -hmm. Czyli uh, on the funeral, mm -hmm. in the funeral. At, właśnie. At, funeral. At, mm -hmm. at, czyli tam jest at. Mm -hmm. Tak byśmy powiedzieli, ale wyrażenie mamy, pewnie jest inne. Wyrażenie w tekście będzie trochę inaczej, czyli funeral to ten pogrzeb, który w tym momencie oznacza metaforycznie, właśnie taki, taki nastrój grobowy. Fajna, ciekawa rzecz w języku angielskim, która oznacza, że mamy przed czymś opory. I naszły nas wątpliwości. To jest często wykorzystywane wyrażenie w, w filmach romantycznych, gdzie dzień przed dniem ślubu e, przyszła panna młoda, nagle staje przed ustami i myśli kurczę, czy ja dobrze robię. I wtedy, gdzie są i się... moje buty do biegania? A, tak. Wtedy w angielskim mówimy, że ta osoba ma zimne stopy. To w ogóle w polskim nie egzystuje, także ciężko w ogóle dziś to sobie zrozumieć. Trzeba sobie wyobrazić całą sytuację, że nagle przed podjęciem akcji, którą gdzieś tam planowaliśmy, yy, 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 wątpliwości nas nachodzą i nagle nam się robią zimne stopy i stajemy w miejscu. Feet cold. No. Aha, cold feet dosłownie. Cold feet. Tu w piosence być odwrócone. E, no i znowu odwrócone dlatego, że im tak pasowało w tekście, że sobie odwrócili. E, I teraz kolejna rzecz, która się pojawi, to e, dzieło sztuki, którym e, można nazwać coś, co wisi w muzeum. Masterpiece. O, świetnie. Ale możemy też tak nazwać osobę która w naszych czy innych oczach jest po prostu idealna, jest idealnym dziełem sztuki. Albo ktoś na przykład jest modelem i wygląda jak, jak, jak dzieło sztuki, e, rzeźba i tak dalej. Looks like Masterpiece masterpiece. Świetnie. E, I ostatnia, ciekawa, e, ostatnie ciekawe wrażenie, które się pojawi, e, które ma no, kilka różnych e, znaczeń. Jak byś powiedziała, Kasiu, po angielsku, kręcić z kimś? Rolling with somebody. Roll with somebody. Co ciekawe, ten, ten, to, to wyrażenie roll with someone zmieniło troszeczkę przez, przez lata swoje znaczenie i w języku nieformalnym, ja użyję eufemizmu, oznacza też migdalić się z kimś, także też, też, też w tą stronę można użyć tego wyrażenia. No to wracamy do pierwszego, w którym mieliśmy pogrzeb, czyli. Funeral. funeral. I tutaj wokalista śpiewa do dziewczyny, że chodzisz tak, jakby był pogrzeb. You're walking around like it's a funeral. Mm -hmm. You're walking around like it's a funeral. And w kolejnej linijce wokalista śpiewa do tej dziewczyny, co, co jesteś taka poważna i czemu masz tyle wątpliwości, bo on ją zachęca, żeby ona z nim e, kręciła. Tak jak użyliśmy wcześniej. On się pyta, czemu masz wątpliwości, czyli. Not so serious, girl. Why those feet cold? Why those feet cold? Cold feet, czyli zimne stopy, czyli to. Taka obojętność. Wtedy, kiedy mamy, nie, nie. Kiedy mamy, mamy, mamy wątpliwości, wątpliwości. Obawy wątpliwości. nachodzą nas wątpliwości. Tak jak planujesz na przykład, żeby nie wiem, kupić sobie nowy samochód i nagle wiesz, marka samochodu, to, który chcesz kupić, rano jest wspomniana w wiadomościach, że a był taki problem w fabryce i tak dalej, i ty nagle, ojej. I mam zimne stopy masz wtedy. Mam zimne stopy, dokładnie. E, w, kolejnej, e, w kolejnym wersie w się pyta, dlaczego marnujesz czas z dziełem sztuki? Jak mogłabyś e, śmigać ze mną? O. Don't waste time with a masterpiece. You should be rolling with me. Mm -hmm. Czyli rolling with, pamiętamy, że to. E, Kręcić z kimś, tak sobie przyjmiemy taką wersję. E, no i sprawdzamy, co, co pamiętamy, czyli chodzisz, dziewczyno, tak jakby był pogrzeb. You are walking around like it's a funeral. A funeral. Mm -hmm. e, I w kolejnej linice w okolicy zaśpiewało, nie tak poważnie, dziewczyno, czemu masz tyle obaw? Not so serious, girl. Why those feet cold? Why those feet cold? Masz zimne stopy, masz obawy, wątpliwości. E, no i. W ostatnim wersie było nie marnuj czasu z dziełem sztuki, możesz don't, śmigać ze mną. Don't waste time with a masterpiece, you should be rolling with me. Świetnie. Teledysk polecam, bardzo fajny, wyluzowany. Widziałeś teledysk, kojarzysz? Nie, nie? patrzyłam na takie teledyski, się wyświetlają Wszystkie napisy i słówka, jakie są w tej piosence. Okej, okay. dobrze, to edukacyjnie bardziej podeszłaś. Teletyk jest, jest bardzo fajny, wylozowany, bo tam się odbywa na plaży, odbywa się bitwa, gdzie wszyscy wrzucają się tortami. Jest... Cake by the Ocean to jest Dokładnie, tytuł piosenki, dlatego... a zespół DNCA. Coś D -N -C, takiego. Czyli dance bez A. Słuchamy teraz na antenie Radia Opole. Tak, zapraszamy. Co oni śpiewają? Mini lekcje języka angielskiego w Radiu Opole.